nielegalu. Adas, kocham cię! Dobra. No jestem u Biker Boysów. Za chwilę będziemy trochę śmigać z chłopakami. Ale furka. Pierwszy raz jadę takim mocnym quadem od Damiana z Biker Boysów. Jak to się właśnie redukuje? Jak to nie można międzygazu za bardzo dać? A to jest Raptor 700, także jest bydlak. Ale czad. A tu 5 biegów jest. Ale to idzie. Żebym nie wyrąbał. No, także Biker Boysi nagrywają fajne filmy. Większość to są trasy enduro, takie właśnie, no tak jak tu, tak po polach. Wygłupiałem się ile mogą, robią naprawdę super filmy. Wesołe chłopaki. Jak jeszcze nie oglądacie, to wbijać na ich YouTube'a. Biker Boys TV. Tutaj macie linkasa. A to jest ich nowy nabytek, nie? O, i zgasło. I zgasło. A to przez to, że kurde, czemu gaśnie? No tu jest mało paliwa, co on go to? Tu paliwa nie ma, bo już się świeci kontrolka. Trzeba wracać, bo to będziemy pchać. Dobra, muszę wbić się na ten, na trasę. No zapraszam was serdecznie. O! Kurde.
trzeba mieć siły, żeby to prowadzić. Kierownicę, nie? Masakra. Się nie prowadzi tak lekko, trzeba mieć siły do tego. Trzeba tą kierownicą machać. O kurde, aż prawie bym wyskoczył. O! Fajna przejażdżka kładem. No to jest za mocny kład, naprawdę. To już dla doświadczonych. A ja to raz w życiu jechałem kładem, teraz dopiero drugi raz w życiu jadę. Także nie dziwcie się, że tak w krzakach ląduje. Dawca. Taki sam krosik jak Dari, ale trochę inny. On mówi, że słaby tylny, dobry. Co? Jeszcze! Ale piękna sprawa. Piękna sprawa. KTM 125. Jest od Andrzeja Furka, też z Biker Boysów. Naprawdę, oglądajcie filmiki, bo ja to jadę jak jadę, ale oni jakie tam cuda wyczyniają na tych swoich maszynach, to wam mówię. Mam nadzieję, że się tu przebije. I Tokyo Drift. Arde, krosy to są to. Krosa kiedyś kupię. To targa. Ale to targa. Ale maszyna. Ten lepszy. Ten.